Cześć, z tej strony Zielona Małpa i witam Was na krótszym kanale. Zagrajmy dzisiaj w kolejny odcinek The Wandering Village. Zobaczmy, gdzie skończyliśmy ostatnio i co jest do zrobienia. Z tego co pamiętam, na pewno do zrobienia jest apteka Onbu. Czyli musimy teraz wszystkie nasze siły skierować po to, żeby Onbu mógł być w razie czego leczony. O, czyli o to chodzi. Dobrze, jest włączone. Nadajmy też temu wyższy priorytet. Nasz Onbu... No, powiedzmy, chwilę nam wytrzyma i pewnie zaraz pójdzie spać. Mam nadzieję, że zdążymy dojść do tych ludzi, którzy tam stoją nam na drodze. Też mogę poprosić, żeby biegł? Nie mam pojęcia, jak to działa. On by nie ufał moim poleceniom. Dobra. A widzę, że liczę kolejne straty w ludziach. Niestety. Ostatnio jak patrzyłam, to było ich jeszcze 12 czy 13. A już jest ich tylko 11. Na szczęście przynajmniej jedzenie mam dla nich wszystkich. Tutaj co mamy? Ruiny fortu. Porzucony, częściowo zniszczony fort wykonany z kamienia. Że tutaj nie da się obrócić i widoczne jest to tylko i wyłącznie z jednej, jedynej perspektywy. O, uwaga, trafiłam na nomadów. Napotykasz grupę nomadów szukających nowego domu. Niektórzy są zatruci i wkrótce umrą. Czy pozwolisz im dołączyć? Oczywiście, że przyjmę, ponieważ zawsze są jak tacy zdrowi ludzie przy okazji. I teraz tak, tu jest lekarz osady, niech tutaj się też buduje. A póki co mam tutaj... Okej, mam tutaj zielarnię i w tej zielarni też się coś tutaj może tworzyć, natomiast brakuje mi ludzi do tego. Ale to nie szkodzi, bo być może zaraz ktoś do mnie dołączy. Okej, on był zasnął. A ja w tym czasie w sumie mogę ich gdzieś wysłać, ale akurat nie mam tutaj żadnej ciekawej osady w okolicy. Więc tak naprawdę to mogę tylko wysłać ich do kamienia. Wyłączyłam. Okej, widzę, że ktoś tutaj idzie w tym kierunku. A czy ktoś tutaj w ogóle coś buduje? Tu się buduje nie apteka, tylko lecznica Onbu. Czyli aptekę już mamy. Jedynie musimy mieć coś, żeby on był zrzucać to jedzenie. I teraz tak, tutaj jest chatka grzybiarzy i tu jest kuchnia Onbu. I ktoś tutaj też idzie. No i okej, tutaj też grzybiarze są. Także myślę, że zaraz będziemy mogli tutaj Onbu rzucić jakieś dobre jedzenie. Póki co sobie zostawię jedno, myślę, że zawsze mieć dobrze w zapasie. No bo w końcu... No wiecie, nigdy nie wiadomo, jak to będzie niedługo, nie? Czy będą zasoby, a tak to warto przynajmniej mieć tyle, żeby na chwilkę jeszcze tutaj on był przeżył. Tutaj się też te jagody na razie zostawię, na razie mam ważniejsze rzeczy i widzę, że mam trochę zatrutych ludzi, którzy nie wiadomo, jak długo przeżyją. Czy tu się coś tworzy? Tutaj tak naprawdę potrzebujemy i deski. To tutaj odblokuję.
Bo tu potrzebują i desek, i płyt. No i tutaj tylko desek. Deski się tworzą. Większą tutaj o jedną osobę. Może uda się kogoś tutaj wygospodarować jeszcze. Tymczasem moja drużyna, mam nadzieję, już tam gdzieś ruszyła. Tworzy się na razie. No okej. Grunt, że jest taka możliwość i grunt, że coś się w tym zakresie dzieje. Co tu możemy zrobić w międzyczasie? A, czyli jednego zatrutego tutaj rzucamy. Okej. Dobrze, jeśli chodzi o Onbu... To zróbmy na razie to zwykłe, ponieważ to jest jedyne, co będziemy w stanie, jak tylko uruchomimy, na razie zablokowane. Ponieważ do tych pozostałych jeszcze nie mam technologii zrobionych, a zresztą zobaczmy, jak tutaj wygląda to. No, odblokujmy, może się uda jakąś technologię zrobić, tym bardziej, że obecną technologię mam już w 40% zdobytą, także niedługo będzie można, myślę, ruszać z czymś kolejnym. A tymczasem tak, mamy tutaj lecznicę Onbu. Brakuje nam generalnie nadal ludzi, także mam nadzieję, że jak Onbu wstanie, to tam gdzieś będzie jakaś fajna osada, gdzie będzie można pójść. I tak patrząc na nasze potrzeby, to myślę, że jedną z technologii, które rozwiniemy jako następne, będzie zboże. Dlatego, że zboże pozwoli nam zrobić chleb. A chleb, jak widzieliśmy już w poprzednich odcinkach, pozwala nam na zdobycie na przykład jakichś dodatkowych osadników z różnych innych, po prostu zdobywczo, nie? Z tych takich terenów, które są tutaj w różnych miejscach. Także myślę, że jest to jakiś pomysł na to, żeby jednak tutaj zwiększyć znowu tę naszą ilość mieszkańców, no bo w tym momencie oczywiście mam ich 16, natomiast jest to nadal mało, żeby utrzymać też Onbu przy życiu, nie? No ten lekarz osady to zmniejszmy o jeden, ten... Na razie mają zioła, jeśli bardzo im zależy. Zetnę kilka drzew. I teraz tylko z ciekawości. Nie. Chodzi mi o budowanie. Ubita ścieżka. No to z tego co widzę, to nie wymaga ona żadnych zasobów, ale chyba ludzie się na niej skupią i dlatego myślę, że też na razie odpuszczę, bo zależy mi przede wszystkim teraz na tym, żeby się tutaj rozbudowywać. A tutaj... dobra, zostawię na razie tych dwóch tragarzy, bo oni muszą pozanosić wszystkie rzeczy w odpowiednie miejsce, żeby tutaj mi wszystko troszkę bardziej śmigało. No, magazyn jest praktycznie pusty, więc ten, który jest tutaj, to na razie go anulowałam w dalsze tworzenie, no bo skoro mam pusty magazyn, to bez sensu, żeby budować kolejny. Przez chwilę miałam trochę więcej, nie? Przez chwilę miałam coś zapełnione, nie pamiętam już dokładnie, co to było. Chyba to były buraki, które po prostu były na maksa wypełnione i... Kładły się już obok, czy tam te jagody, które tu wszędzie mi rosną. Nie pamiętam dokładnie. Ale nie jest to też teraz najważniejsze. Nie no, jedzenia mamy na razie dość, także do jedzenia nie będę kierować więcej ludzi. Onbu nadal śpi. Tutaj poszukiwanie trwa. Tutaj Onbu będzie miał coś do zjedzenia, także na razie go też nie będę... Nie, to jest miejsce do spania. Przepraszam, to jest miejsce do spania. A zobaczmy, jak właśnie stoimy z karmą dla Onbu.
No nie, mamy jakieś przecież dostępne. To nie jest tak, że nie mamy tego jedzenia w ogóle. Gdzie to się robiło? Mamy dwa. To już zawsze coś, nie? Potem spróbuję rozwinąć te technologie, które dają nam rośliny, żeby wyprodukować też inne rodzaje jedzenia, inne rodzaje leków. No ale cóż, na razie jak widać, to tutaj dość opornie wszystko idzie. Skolejkuję znowu tutaj jakieś kamienie, bo wprawdzie dostanę teraz te kamienie z tej misji. Przynajmniej mam nadzieję, że coś tam przyjdzie dobrego z tej misji, no ale zawsze też warto coś tu mieć. Tutaj widzę strasznie, tutaj mi coś nie idzie. Kamienie to w ogóle. Może ja rzeczywiście tutaj zamknę tę jednostkę, placówkę robotniczą, żeby mieć ludzi po prostu tutaj. Ten od czego jest? Od tego. Ten jest facet grzybiarzy, ten. Studnia powietrzna. A właśnie, jaki mamy zapas wodny? W zapasie też nie mamy nic. Jak trafimy na pustynię, to znowu jesteśmy czarnej, wiecie czym. No cóż, powiem, że tak, no ta gra na pewno jest jakimś tam wyzwaniem. Nie da się zaprzeczyć. Badania naukowe też nie idą do przodu, bo nie ma się tym kto zająć. Może po prostu na chwilę zamknę wieżę i to mi da człowieka w innym miejscu. Jakieś wysokie zatrucie. Chyba dlatego, że pracownik zatruty mi tutaj pracuje. Mamy deszcz. Może teraz tutaj nasze studnie powietrzne ruszą troszeczkę szybciej. Dobra, jak wygląda tu sytuacja? Nic się nie zmieniło. No, widzę, że już że dwóch mieszkańców już też zmarło. Czyli znowu jestem od dwóch do tyłu. Swoją drogą uważam, że dźwięk padającego deszczu jest niezwykle uspokajający. Taki wiecie, najbardziej to lubię taki jak tutaj, że są duże krople i taki letni deszcz. Uwielbiam po prostu. Uwielbiam. Dobra. Tutaj widzę, już deski idą do przodu, już 8 na 10, czyli zaraz będzie budowa. Czyli zaraz też zaczną się tutaj budować lekarz osady. Tutaj mamy jednego człowieka, tutaj zostawmy tego jednego. On nam starczy, żeby to powoli wybudować. Nie stać nas na to, żeby ponić teraz ludzi na te wszystkie akcje. A jak tu wygląda sytuacja? No coś słabo, no chyba do jedzenia jednak oddeleguję kogoś. Zawsze warto mieć jakiś zapas, zanim wejdziemy na jakąś pustynię, czy gdzieś, gdzie nie będzie po prostu jedzenia. W zielarni jest jakiś tam zapas, także tutaj też nie jesteśmy tak strasznie
Nie wiadomo gdzie. Kolejny człowiek umarł. Oczekiwanie na decyzję, czyli mamy tutaj coś. Skamieniałe ślady onbu głębokie na kilka metrów wskazują na okolice kamieniołomu. Powinniśmy podążyć za śladami i zobaczyć dokaz, dokąd nas zaprowadzą. Powinniśmy dokładniej badać ślady. Nie przybyliśmy tutaj, by podążać za śladami przeszłości. No, wybiorę tą chociaż. Niech zbadają ślady. Wokół są tylko kamienie, weź ich trochę i ruszajmy. I niech tak będzie. Oni mi tutaj... Zobaczmy, czy oni wracają od razu. Tak, od razu mi tutaj wrócili. No, w takim razie, jeśli wrócili, to... Wyślę drużynę na kolejną misję. Póki jest taka możliwość. Chyba, że mogę jeszcze anulować. Dobra, to niech idą. A potem już ich nie wysyłam na razie na te misje, dlatego że ludzie mi tutaj umierają. To wiecie, trzeba się skupić też trochę na innych rzeczach. Człowiek idzie w nie zjeść. A cóż, nie da się ukryć, że ciężko jest zarządzać wioską, w której wszyscy są chorzy. A cóż, taki mały letarg, no. Też nie lubię takich momentów. I tak mi nikt nie przyjdzie, więc anuluję to. Zamknę na razie jedną wodną, jeden lej wodny. On bu się budzi. Odblokuję w takim razie wieżę trębacza, bo zaraz tam będzie możliwość pójścia na północ i południe. Także idźmy kawałek i zaraz zobaczymy. Dobra, nakarmię onbu. Nakarmię go jeszcze... Dobra, tym jednym na razie. I póki co tutaj... Aha, coś tu jeszcze robi. Na razie to zamkniemy, natomiast tutaj widzę, że pojawiło się. I zaraz, i tu nam się powoli odsłania, zaraz zobaczymy, w którą stronę będziemy szli. A zobaczmy, dojdźmy przynajmniej do tego momentu, ale to już będzie w kolejnym odcinku. No cóż... Ten odcinek był trochę letargiczny, również dlatego, że on był spał i w zasadzie nawet tutaj okolica nam się niespecjalnie zmieniała. Ale nie szkodzi. To nic straconego, na pewno będzie jeszcze mnóstwo ekscytujących momentów w tej grze. Zapraszam Was w takim razie do kolejnego odcinka, już niedługo. No i co? Do zobaczenia. Pa!